Dobra, wystarczy tych głupot. Przejdźmy do konkretów. Dzisiejsze państwa, które będziemy przesłuchiwać, a właściwie ich utwory wybrane na Eurowizję, to Szwajcaria, Holandia i Austria. No i nie bez powodu, oczywiście zaczniemy od losowania zadania na dzisiejszy odcinek. Coraz mniej. Tak podarłem, że nie powiem co. Okej. W ogóle w szczególe. Czyli przyznaj punkty w kilku kategoriach. A średnia punktów to będzie oczywiście ocena główna w zaokrągleniu. No dobrze, będą cztery kategorie. Pierwsza kategoria to muzyka, czyli raczej proste, nie muszę tłumaczyć, czy instrumenty, ale kompozycja mi się podobają. Druga kategoria to tekst. Czy pasuje do piosenki, czy jest głupi, banalny, czy jednak jest o czymś, czy jest po prostu taki zwykły. Trzecia kategoria to klimat piosenki, czy mi się podoba, czy mnie poruszyło, czy na przykład do tańca mnie poruszyło, bo to można w dwie strony, prawda? Albo czy, no wiecie, po prostu pierwsze wrażenie tak naprawdę. I potencjał sceniczny to jest czwarta kategoria, czy rzeczywiście piosenka nadaje się na scenę, na dużą scenę w międzynarodowym konkursie. I zaczynamy od Szwajcarii. Moi drodzy, Szwajcaria w ubiegłym roku po wielu latach przerwy w końcu awansowała do finału i w finale zajęła czwarte, czyli dosyć wysokie miejsce. No i na pewno będą chcieli powtórzyć swój sukces. W tym roku reprezentować ich będzie Gion Steers. Tak nazywa się, właściwie taki ma pseudonim artystyczny wykonawca ze Szwajcarii. I jego utwór nosi tytuł Réponds de moi. Czyli odpowiedz mi. Pardon my French. Je donne ma langue au chat. Répondez. Skoro tears to będzie łzawo, rozumiem. Wsłuchuję się, dlatego mało mówię. Dzień dobry, wysokie dźwięki. Mocne zaznaczenie refrenu, a właściwie jego końca. Dobra, trochę przyspieszyliśmy. To jest śmieszne, że Szwajcaria jest bardziej francuska niż Francja. Podobają mi się te uderzenia, że to tutaj przyspieszyło trochę. Teledysk jest mocny. Szkoda, że nie rozumiem francuskiego, ale muszę sprawdzić tekst, bo to jest dzisiejsze moje zadanie. Czuję jakiś taki ból, kiedy on to śpiewa. To jest naprawdę przepełnione jakąś taką rzeczywiście rozpaczą. Takie mam wrażenie. No dobrze, ja sobie szybko jeszcze muszę tekst ogarnąć. O czym to było? Okej, przeczytałem sobie szybko tekst, a właściwie tłumaczenie angielskie. No i tekst jest o tym, że jakby skrócić to do takiego minimum, że ciężko żyć w obcym kraju i że nie czuję się sobą, że wszyscy wokół są obcy. I to jest naprawdę takie przepełnione takim, może nie żądaniem, ale taką właśnie takim zrezygnowaniem, taką trochę właśnie rozpaczą i takim może żalem, że nie mogę żyć wśród swoich. Dosyć mocne przesłanie, wydaje mi się, i bardzo pasuje mi tutaj wszystko tak naprawdę. Jest to jakby jak tak to nazwała Cleo w szansie na sukces, whole package. Jest tekst, który pasuje do melodii, jest to też takie naprawdę, nie chcę powiedzieć mroczne, bo nie jest to mroczne. To jest bardziej takie bardzo uczuciowe, emocjonalne i bardzo smutne chyba po prostu. Ale gdzieś to tam jakby uderza, jakby mam wrażenie, że to jest naprawdę bardzo osobista piosenka i to czuć. Po prostu płynie to z tego ekranu do mnie, a właściwie przez te słuchawki. Więc ogólnie jestem bardzo zadowolony, bo to jest jedna z lepszych ballad na pewno. Taka ballada, która gdzieś tam troszkę może odstaje. Nie wiem czy na zwycięstwo, bo widziałem, że Szwajcaria jest obecnie na czwartym miejscu u bookmacherów. Nie zwaliło mnie z nóg, powiem tyle. Na tyle, żebym powiedział, tak, to jest zwycięzca. Ale naprawdę szanuję za to, że po prostu można zrobić dobry utwór, który nie musi być wcale szybki, a jednak do mnie przemówił.
Także na balladę to jest naprawdę dobrze. No i teraz czas ocenić, moi drodzy. Dosłownie jak Tańce z Gwiazdami. Przejdę do punktacji. Czyli muzyka 7 punktów. Za tekst dam 8. Klimat jest zdecydowanie mega, więc też 8 punktów. No i potencjał sceniczny. To jest chyba trudna piosenka, która może być naprawdę fajnie ograna. Już nawet w teledysku widzieliśmy takie mocne sceny, w których można doszukiwać się pewnej symboliki. I liczę, że taka symbolika też może pojawić się na Eurowizji. Jest to też 8 punktów, więc łatwo obliczyć, że średnia to blisko 8 punktów, więc 8 dla Szwajcarii ode mnie. I przechodzimy teraz do gospodarzy, czyli Holandia. Moi drodzy, w tym roku ponownie wybrali wewnętrznie i wybrali wokalistę Ingu McCruy. Jest on 27-latkiem, który od 2014 mieszka w Holandii, więc czemu by nie wziąć udziału, prawda, w Eurowizji. Dostał taką szansę, by automatycznie znaleźć się w finale i zaśpiewa on utwór Grow. No i zobaczmy, czy ta piosenka będzie Grow, czy będzie jednak Niskich Lotów. One day I'll find some peace of mind, and then I'll stop being afraid. I won't make it through the night. The more I live the world. Czyżby o dorastanie pioseneczka? Ponownie o samotności. Tekst mi się już podoba. Naprawdę zwracam uwagę tak bardziej i szczegółowo. Troszkę kościelnie to brzmi, nie sądzicie? To przez te organy. Jakaż zmiana klimatu teraz, jakieś lata 80. w muzyce. Ale nadal bardzo gospelowo. Coś się zadzieje tutaj, czy nie? Mam wrażenie, jakby każda zwrotka była z innej parafii. Dosłownie. Klaszczemy. Myślę, że John Legend by się nie powstydził tej piosenki, ale czy to jest na konkurs? No, słabo to widzę. O, chociaż się rozwinęło. Aha. To już. Rozczarowała mnie Holandia, bo nie zdążyła się dobrze rozwinąć i już się zwinęła. Tak naprawdę przez 2,5 minuty nie dzieje się tak naprawdę nic. Ja czekam na coś, nie mogę tego doprosić. Nie wiem, co się dzieje w tym roku, że wiele piosenek cierpi na brak jakiegokolwiek charakteru. Te piosenki bardzo się ze sobą zlewają. Ja odczuwam tutaj klimat bardzo gospelowy, bardzo taki właśnie kościelny. Na plus, na minus, no nie wiem, raczej nie zdążyłem się wczuć. Nie zdążyłem, jakby wiecie, poczuć tę miłość do Boga, Jezusa i w ogóle. I miłością do tej piosenki też nie będę pałać, z pewnością. Na plus jest na pewno tekst, bo jest pisany z głową, po prostu. A to czasami, jak wiemy, no, przychodzi z trudnością. Nie ma się czego wstydzić, ale też nie ma szału. Wydaje mi się, że to będzie raczej jedno z ostatnich miejsc w finale. Czyli jednak tradycji musi stać się zadość i gospodarz musi szorować do tabeli. Niestety nie wróżę sukcesu. Czas na szczegółowe oceny, moi drodzy. Muzyka ode mnie otrzymuje punkty 4 tylko, bo nie wiem, niby jest to w jednym klimacie, a jednak, tak jak mówiłem, każda, jakby to było podzielone na 3 części i każda dostaje coś dodatkowego, jakby upgrade, czyli grow. Może w sumie tutaj o to chodzi. Tekst ode mnie dostaje punktów 8, bo to jest naprawdę dobry tekst. Klimat tej piosenki jest utrzymany w gospelu, w takim kościelnym klimacie. Raczej mi nie służy klimat kościelny, ale tak jak mówiłem, nie zdążyłem się wczuć, więc tak naprawdę punktów 2. Potencjał sceniczny uważam, że nie ma potencjału, jest to punktów 1. I średnia punktów to 3,75, czyli zaokrąglając, Holandia dostaje punkty 4. I czas na Austrię, która słynie z Conchity w polskich mediach głównie. Ale Austria w tym roku ponownie wybrała wewnętrznie. Ja zeszłoroczną Pędzie Pindę Pandę uwielbiam do dziś. Zobaczmy, czy tegorocznego reprezentanta również polubię. Jest nim 34-letni Vincent Bueno, który ma filipińskie korzenie, jeżeli się nie mylę, a zaśpiewa utwór Alive. You make me feel alive. You make me feel alive. Again, alive again. Only you can
Czy on ucieka przed balladami? Jeżeli alive, to musi być żywe, nie może być pogrzebowe. Ten początek zwiastuje, że musi być wybuch. Eksplozja. Dobra, dajesz. Bardzo taki Timberlake'owy klimat tutaj. Co to za sekta czarnych twarzy? Wyszli z kopalni węgla? Może to są te węgielki Roxany? Taka radiowa piosenka. Ale ponownie jest powtórzenie jednej frazy, no, w refrenie. Czy to jest jakaś plaga? Dobra. Jest coś więcej. Małe ASMR. No, Timberlake po prostu, jakbym słuchał tego z zamkniętymi oczami, to myślę, że to Justin, naprawdę. No dobrze. No to mamy Austrię, która okazała się być radiową piosenką rodem z dyskografii Justina Timberlake'a. Mamy tutaj jakieś pomieszanie jeszcze może z Michaelem Jacksonem. Powiem wam szczerze, że jak na radiówkę to jest to jedno chyba ze słabszych jednak. Nie zrobiono mi jakiegoś wielkiego wrażenia. Ja nie wiem, co się dzieje. Naprawdę, w tym roku jest tak trudno o jakiś fajny radiowy pop. Bo to nie trzeba robić, wiecie, zawsze podchodzić ambitnie. Można podejść do tego właśnie na luzie. No jest to na luzie piosenka, owszem, ale jakieś tak, jakbym, nie wiem, słyszał to już 1000 razy i nic z tym nadzwyczajnego i odkrywczego. Chyba marudzę za dużo. Może tak, ale cierpię na to, że nie mogę zbyt wielu piosenek dodać na playlistę, przynajmniej po tych pierwszych przesłuchaniach. Może po to się zmieni, jak już się troszkę z nimi osłucham. Wolałem chyba jednak zeszłoroczną Austrię, ale to wiecie, no jednak ja mam skrzywiony gust czasami. Zobaczmy, jakie będą moje oceny, czy też będą skrzywione. Dobrze, za muzykę dam punktu, więc dam 4. Za tekst, no tekst jest prosty, nie jest raczej zobowiązujący, jak to w radiowych piosenkach bywa, ale też nie jest jakiś mocno banalny, dam 5. Za klimat, bardzo taki Timberlake'owy, powtarza się, to też będzie 4. A za potencjał sceniczny uważam, że jest tutaj potencjał, no bo można tutaj ułożyć jakąś fajną choreografię, coś innego pokazać, więc dam 6. Średnio to 4,75, czyli w zaokrągleniu punktów 5. A to było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy challenge. Was też zachęcam do tego, żebyście przyznali szczegółowe punkty i zobaczymy, czy macie podobne wrażenia co ja. Tak przedstawia się moje top. No cóż, małe roszady oczywiście jak zawsze. I to w sumie na tyle. Jestem ciekaw, czy przyznam komuś 10 chociażby w tym roku. Oczywiście jeszcze sporo piosenek przede mną, więc wszystko może się zdarzyć. A was zachęcam do zostawienia komentarza na temat dzisiejszych piosenek i do usłyszenia w kolejnym odcinku Byle do Maja. Cześć!